Dzień dobry YouTube, witajcie w kolejnym vlogu. My zaraz wychodzimy, właśnie słyszę, że operator wiąże worek i już idzie, także już wychodzimy tak naprawdę. Jedziemy do Sort, do TK Maxa, muszę wstąpić też do Meadows, bo szukam jakiejś dobrej małej miotełki i szufelki. Ponieważ nasza Lili jak wychodzi z kuwety, to jest po prostu jedna wielka żwirownia. Próbowaliśmy też zmienić żwirek, ale się nie sprawdził, więc zostajemy jak na razie przy tym silikonowym, drobno zmielonym. Bo ten gruby, który też kupiliśmy, to jest po prostu masakra. Lili jak wchodzi do kuwety, to jakby chodziła po śniegu, także do tego żwirku na pewno nie wrócimy. Ja jeszcze właśnie muszę przepakować torebkę, wrzucić portfel. Do torebki, która spadła, dobra, zrobię to za chwilę. Muszę wrzucić portfel, ponieważ ostatnio miałam inną torebkę, a teraz wracam do Neverfulla, ubrana ciepło, bo w mojej bardzo ciepłej i wygodnej kurtce. Do tego agi i białe rurki, ponieważ jest zimno, u nas jest tylko 3 stopnie. Zresztą z tego co... Odczuwalna pewnie zero. Tak, odczuwalna pewnie zero, tak jak mówi Dominik, a z tego co mi mówiła moja mama wczoraj, no to też niezła zima nadciąga do Polski. Nie wiem dokładnie, czy na całą, Polskę, czy to tylko po prostu miejscowo, ale z tego co widziałam, to ma być na Podkarpaciu do minus chyba 18, tylko nie wiem, czy z czwartku na piątek, czy z piątku na sobotę, także bardzo, bardzo zimno. Ubierajcie się ciepło i uważajcie na siebie, bo jak śnieżyce, śnieg, to wiadomo, że ślisko i niebezpiecznie. Także dajcie mi znać w komentarzach, jaką macie pogodę, czy też taką zimową, jak zapowiadają, czy może niektóre regiony Polski ta śnieżyca i zima ominie. No, jestem bardzo ciekawa. Wczoraj byliśmy na zakupach, konkretnie na Grafton Street i wstąpiłam jeszcze po limitowankę, ponieważ dwie kawy bardzo mi posmakowały, ale pokażę wam w domu. I zastanawialiśmy się wczoraj wieczorem, co się stało z zakupami z Nespresso. Dominik mówi nic, tylko musieliśmy zostawić w jakimś sklepie. Ja mówię, Dominik, nie wydaje mi się, raczej przekonana jestem, że ta reklamówka, siatka, torebka została w aucie. No i okazało się na dzień następny, że nasze zakupy z Nespresso i nie tylko są w samochodzie, czyli nie zginęły. Operator, kawa się znalazła. O! Zobacz. No jednak... wiem, że zostawiłem ją w aucie. No ale myślałeś, że może gdzieś w sklepie zgubiliśmy, ale jednak nie. Dlaczego ja jej nie widziałam przed wyprzedażami? Zobaczcie, jaka mega ciasteczkowy potwór. Ale niestety, za mała. Jak myślicie? Idealny prezent dla mojej siostry na 30. Bananowa poduszka. Ha, ha. Ja czekam na Dominika, bo płaci za parking, ale muszę wam powiedzieć, że w TK Maxie takie pustki, tak wszystko przebrane. Operator, to ty przyszedłeś. Ticket zapłacony. Właśnie mówię, że w TK Maxie takie pustki. Co prawda udało mi się kilka rzeczy kupić do magii sprzątania, ale jeszcze kilku potrzebuję. A liczyłam na TK dzisiaj, że mi się uda kupić. A słuchajcie, tak pustego TK jeszcze nie widziałam, odkąd tutaj mieszkam i odkąd zaglądam do Operatorowi za to się udało upolować perfumy. Tak. Jedne z ulubionych, chociaż tak. Nie najbardziej ulubione. Tak, ale w dobrej cenie. Ale jestem zadowolony. Dlatego, żeśmy wzięli. Dobra, pokażemy wam w domu, jedziemy. Dokładnie. Już, bo jeszcze muszę zrobić takie danie. A teraz pytanie, kupili miotłę? Nie kupili miotły. Fokus jest, bo nie widzę. Jest fokus. Jest fokus. Nie kupili miotły, właśnie zatrzymaliśmy się w Meadows i może mi się uda kupić jakiś zestaw z OXO. Bardzo liczę, bo nie ukrywam, czytałam opinię i czytałam, że miotła z OXO jest najlepsza. Sama zamiata? Akurat bulili. Nie, żartuję, nie czytałam żadnych opinii, nie wiem, że jest najlepsza. Słyszałam, że jest dobra, dlatego chciałabym to. Sprawdzałam też w TK, ale po prostu lipa totalna. Wyprzedali tak, wszystko w TK. Wszystko, każdy zamiata po świętach. Tak. Odkurzacze sobie kupcie. Proszę panią, czy macie może miotełki OXO? Nie macie, ale pani zadowolona. Towar zły. Aha. Jest miotła. Taka malutka, bo właśnie takiej szukam. Bo potrzebna mi tylko i wyłącznie, żeby zamiatać przy kuwecie. Ale miałam ją kupić, ale zobaczcie.
Nie, zostawiam, muszę gdzie indziej poszukać Okso. Miała pani jednak rację, że mały wybór miotełek. No niestety, zakupy nieudane. Zanim operator zabierze się za odkurzanie, to ja szybko pokażę wam, co kupiliśmy. Tak piękny jest ten zeszyt, zaraz wam pokażę. Tutaj są rzeczy z Tike Maxa, ale to pokażę wam w magii sprzątania. Tego nie będziemy dzisiaj otwierać. Jeżeli chodzi o butz, może przejdę na drugą stronę, będzie mi lepiej. Butz kupiliśmy tak. Rzęsy Damier, miałam powiedzieć, nie Damier, Demi's Peace, najlepsze i teraz jak ich nie mam, to tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że one są the best. Kolejna rzecz, jak wam Dominik wspominał, to są perfumy Givenchy setka za 40, operator 9. Operator ci na pryncypałki biedronkowe. Także kupił sobie perfumy, jedne z ulubionych. Kolejna rzecz z Butza to jest krem do rąk. Bardzo słodki będzie stał na moim nakastliku. Dalej, chciało mi się pić w Butzie, a po drodze zapomniałam, że kupiłam wodę. No dobra. I dwie ostatnie rzeczy dla mnie to jest baza The Professionals Benefit. Najlepsza baza, jak macie problem z porami, polecam. I nić dentystyczna Oral-B, polecana przez mojego dentystę, więc ją kupiłam po raz kolejny, bo mi się ostatnio skończyła. A w Penisie kupiłam tak. No po prostu ten rok będzie kolorowy, różowy i cudowny. Także kupiłam sobie taki zeszyt i w nim będę planować filmy dla was. Tu będzie się magia działa. Dalej, operator kupił sobie dwie koszule. Mogę pokazać, operator? No. Taką jasną i tutaj taką paseczki. Z nową stacją parową możesz mi przynosić jeszcze więcej koszul. I słuchajcie, dwie rzeczy, które kupiłam w Penisie, to kupiłam sobie. Jak to się nazywa, operator? Balsam do ust. Matko, brakuje mi po świętach i nowym roku słów. Balsam do ust o smaku Pepsi. Lubię Pepsi, rzadko piję, bardzo rzadko, ale lubię Pepsi. Balsam tylko. Tak, i kupiłam sobie coś, co wy polecałyście mi pod filmem którymś, pod którymś vlogiem. To właśnie środek do czyszczenia pędzli z Penisa. Kupiłam na próbę, kosztował, zaraz wam powiem, 2,5 euro, także niedużo. Polecałyście, więc przetestuję. I słuchajcie, jak już jesteśmy przy zakupach, to jeszcze wam pokażę tutaj tak, Space NK. Wczoraj kupiłam Beauty Blender. Słuchajcie, on się najlepiej sprawdza, jeżeli chodzi o korektor pod oczy. Ten właśnie korektor z Make Up Forever. A papierek, kochana, dostała mi wczoraj, podrapała strasznie. Tak, dobra, wracamy do Beauty Blendera. Także kupiłam sobie Beauty Blender w Space NK. Lili, tylko proszę tego nie zjeść. I kawy, ale tylko limitowanki. I z tych trzech smaków, które pokazywałam wam przed świętami, dwa moje ulubione. To jest biało-zielona, jest jeszcze różowa, czerwona, czerwona chyba bardziej, ale ona jest strasznie mocna, strasznie intensywna, więc nie bardzo mi smakuje. Dlatego wróciłam się, będąc wczoraj przy okazji w Brown Thomasie, a Nespresso jest niedaleko, wróciłam się i kupiłam sobie cztery na zapas, czyli zaraz dwie zielone i dwie pomarańczowe. Polecam wam, naprawdę są bardzo fajne te kawy, a one też są, tak jak sama nazwa, no limitowana edycja, czyli one za jakiś czas znikną, więc sobie zrobiłam zapas na najbliższe tygodnie. A i jeszcze jedna rzecz, którą tutaj operator oglądał, to też kupiłam na prezent. Słuchajcie, to jest sznurek i spinacze, główka kota i główka chyba mopsa, chyba to jest mops. Także rewelacyjna sprawa na zdjęcia z Instaxa. I tyle, wszystko. Wszystko wam już pokazałam, wszystko jest tutaj. Tutaj jeszcze mam jedną rzecz, ale to jest prezent, więc nie mogę pokazywać. No i tu już widzicie pojemniki i inne rzeczy. A tutaj jest mój kot, który wczoraj, muszę wam powiedzieć, my zamykamy salon, no chodź tutaj się pokaż, tyłek wystawiasz, brzydka jesteś. Może ja się obrócę i ja się pokażę. A ona jak wystawiła pazury, jak pocięła mi rękę, nie będę wam pokazywać, bo to nie wygląda ładnie. Dostała ode mnie po raz pierwszy po tyłku, nie wiem, ona nie traktowała tego jako zabawy, tylko ona wiedziała, że ja ją chcę wyjąć, nie wiem, po prostu była złośliwa i dostała po tyłku klapsa ode mnie. Także rozcięła mi, rozharatała mi rękę od środka dość zdrowo. Także dzisiaj miała karę, nie dostała nawet rybki rano. Powiedziałam, nie ma, suche, w końcu dyscyplina musi być, za niedługo będziemy spać, a ona nas w nocy podrapie. Także, także Lili ma karę, znaczy no, już kara minęła, po południu już dostała rybkę, ale rano nie. Dobra, idę rozpakować te zakupy. Operator, odkurzasz? Ja? Proszę! Tak, operator odkurza. Wczoraj było twoje święto, także dzisiaj już nie ma. Tak, wczoraj było moje święto, nic nie musiałam robić, nie musiałam nic organizować, no, po prostu polu was. Operator nawet obiad zrobił. Odzwyczaisz się. I proszę? Co?
odzwyczaisz się od obowiązków domowych i co? O, mamy też zaplanowane wyjście do Nando's, takie urodzinowe, ale no nie wiem, kiedy się udamy, ponieważ wczoraj mieliśmy obiad i stwierdziliśmy, że moje urodziny, wiadomo, ale jedzenie w domu jest przygotowane. Rosół był gotowany w sobotę, więc najlepiej byłoby zjeść, więc stwierdziliśmy, że sobie wypad do Nandosa przełożymy na inny dzień, a właśnie zjemy obiadek, który mieliśmy przygotowany w domu. Dobra, idę. Operator dostaje odkurzacz do ręki, a ja idę robić obiad. Zmieniłam ostatnio sposób zwijania wrapu. Wiem, troszeczkę mi się przypalił, spiekł, ale to tylko dlatego, że zajęłam się czymś innym komentarzami od Was i zapomniałam o tym, że mam wrapa na patelni. Ja ostatnio pokazywałam Wam wrapa, że zawijam go do środka, składam go do środka i boki również do środka. Wtedy powstaje taka gdyby, nie wiem, koperta, kieszonka, bardziej może kieszonka, operator ma rację. I powiem Wam, że później, pod koniec, jak jest dużo tego wrapa, jak jemy, to jest niesmaczne. I polecam Wam właśnie w taki sposób zwinąć, spiąć sobie na chwilę wykałaczkami. On wtedy zostaje, jak wyjmiemy wykałaczki, w takiej samej formie, jak jest teraz. Jest o wiele smaczniejszy. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Pyszny jest. Operatora. Pewnie. Dobra, zabieram się za jedzenie. Przychodzę do Was z pytaniem. Tak, paznokcie dwa mi dzisiaj odprysły, więc zmyłam i za chwilę muszę domalować, bo reszta jest ok. Jeszcze nie robiłam hybryd, po prostu nagrywam cały czas filmy stacjonarne i nie mam czasu, a wieczorem jak już mam czas, to mi się po prostu nie chce, ale dobra, nie o hybrydach mowa. Słuchajcie, jak byłam ostatnio w mieście, w sumie i przed świętami, i po świętach, i byłam też w dniu swoich urodzin, czyli dwa dni temu, tak, bo ja nagrywam dzień po urodzinach, a ten film oglądacie dzisiaj, czyli czwartek, tak, aha. Właśnie, jeszcze jedna rzecz na samym początku, najważniejsza. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze pod urodzinowym Get Ready With Me. Chciałam Wam podziękować za życzenia, które dostałam od Was na YouTubie, czyli pod tym filmem, bo na innych social mediach już Wam wszędzie dziękowałam. Także dziękuję Wam serdecznie. Wierzę w to, że się spełnią w tamtym roku. Życzenia się pospełniały, to i w tym na stówę. Jak są szczere, to się zawsze spełnią. Dobra, wracamy do tematu. Chodzi mi o to, że jeżeli szukacie wypasionej szafy Nyxa, może już wiecie, może nie wiecie, może będzie to news, może nie, to słuchajcie, idźcie do Arnott, jaka tam jest szafa Nyxa, mi szczęka opadła. No nie mogę jej porównać do końca ze sklepami w Warszawie, no bo jest mniejsza, ale słuchajcie, wszystkie produkty, może nie wszystkie, ale bardzo dużo produktów, których nie ma w Butcie, w szafach Nyxa, są właśnie w Arnott, między innymi te kredki Duo, które teraz są bardzo popularne, paletki do konturowania, cienie w paletkach, nie wiem, czy są te paletki, które ja mam, Copenhagen, ja dostałam od Asi, czy nie, bo nie zwróciłam uwagi, powiem Wam szczerze, tak na szybciora tylko chciałam obadać, co jest, ale zachęcam do sprawdzenia, bo naprawdę mają dużo większy wybór niż brakuje słowa, szafy w Boots, także sprawdźcie sobie. A kolejna ciekawostka jest taka, może nie ciekawostka, bardziej zapytanie do Was, może Wy jakieś plotki macie i wiecie, co się dzieje. Jak byłam na Grafton przed świętami, nie zauważyłam tego, ale właśnie teraz, jak byłam ostatnio, zauważyłam, że nie ma już BT2, tak? BT2. Ja tam czasami robiłam zakupy, ale jakoś tam nie zaglądałam, zawsze w większości zakupy robię w Brown Thomasie, ale nie ma i teraz się zastanawiam, czy czasami nie otworzą Victoria's Secret, ponieważ wiem, że u góry, tylko nie wiem, na którym piętrze, był Starbucks, teraz się wszystko pozmieniało, są wyprzedaże, wyprzedają wszystko, kosmetyki, jakieś gadżety, buty, ciuchy. Także jestem ciekawa, czy macie jakieś informacje na temat tego, że będzie tu Victoria's Secret, bo jak Dominik zauważył, w sumie to on zauważył i on mi o tym powiedział, to mi tak, Aga, otworzy Victoria's Secret, ja mówię, jest w końcu. No ale to tylko takie nasze domysły, jestem ciekawa, czy coś się dzieje, czy się nie dzieje, więc jak coś wiecie, to dajcie mi koniecznie znać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak ja zapalę górne światła, to jest ta lampa miedziano-biała, to światło w sypialni jest żółte. I też często mi piszecie, dlaczego ja wyglądam na żółtą, dlaczego moja płytka paznokcia wygląda na żółtą. No właśnie dlatego, że tutaj jest takie oświetlenie. Także teraz już wiecie, o, lampa się odbija w paletce. A ja przychodzę do Was dzisiaj tak. Pierwsze moje wrażenie odnośnie paletki do konturowania. Mówiłam Wam, pokazywałam Wam zresztą, że tą paletkę dostałam od Asi. Dzisiaj nie
wykonturowałam twarz, użyłam do tego beauty blendera. Nie za bardzo spasował mi pędzel, dlatego wymieniłam pędzel na jajeczko i muszę wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Bałam się konturowania na mokro, bo nigdy tego nie robiłam. Dzisiaj był mój pierwszy raz, ale jestem zachwycona. A kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć, bo pytałyście... O, no zmysł będzie, będę zła. Pytałyście mnie pod... No, pratora. Pod filmikiem urodzinowym odnośnie różu. Co to za piękny róż na policzkach? Więc już wam tłumaczę, że to nie jest róż, to jest cień do powiek z Kiko. Ja go dostałam od mojej Kariczu. Jest przepiękny. On od zawsze mi się u niej podobał i właśnie... za którymś razem, jak do nas przyjechała, to mi go przywiozła. Jest przepiękny, naprawdę jest przepiękny, daje cudowny glow na naszych polikach. I jest to numerek, może wam od razu powiem, 219. Także sprawdźcie sobie, jak wam się podoba. Możecie go oczywiście nakładać na powieki, możecie go nakładać na policzki. Ja rzadko go nakładam na powieki, ale za to bardzo często gości na moich policzkach. Przed chwilą pytam się Dominika, która godzina, a Dominik do mnie mówi za 15:01, czyli już mamy dzień kolejny. Dzień, w którym wy będziecie mogli obejrzeć tego vloga, bo ten vlog pójdzie jutro. Te materiały, które nagrywałam... Jutro, tylko dziś już. No, dziś. Te materiały stacjonarne, które nagrywałam, to częściowo się już pokazały, a resztę zostawię na kolejne nadchodzące dni. Będę po prostu miksować, żeby te vlogi nie były codziennie, bo ja sobie też zdaję sprawę, że te vlogi codzienne, może nie wszystkich, ale co niektórych mogą już nudzić. Także będę starała się te filmy miksować. Jak będzie? Nie wiem, zobaczymy. Wytrzymajcie kciuki. Ja trzymam kciuki, będę się starać. Ale już kończę, bo słuchajcie, trzeba iść spać i włączyć baterię do ładowania, bo jutro intensywne nagrywki. Także buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!